roku w grupie A i z tej grupy dwie drużyny awansują do finału, który odbędzie się na Węgrzech. No i Węgrzy, którzy nie mają Ligi Żużlowej, skorzystają na tym, bo jako gospodarze nie będą musieli uczestniczyć w eliminacjach. W dodatkowym wyścigu mamy dwóch zawodników, taki jest regulamin. W kasku czerwonym Hancock i w kasku białym Rickardsson. Rickardsson oczywiście Szwecja, woli tylko przypomnienia tym z Państwa, którzy może nie interesują się żużlem od zawsze. A w kasku czerwonym Amerykanin Hancock. Słyszeli Państwo to, co powiedział Władysław Pietrzak, legenda polskiego Speedwaya, człowiek wielce zasłużony dla tego sportu, honorowy w tej chwili przewodniczący Międzynarodowej Federacji Sportów Motocyklowych FIM. Skarbnica wiedzy, często korzystam z jego dobrych rad. Mówi mi o tym, czego nawet przy najlepszych chęciach nie mógłbym, proszę Państwa, wiedzieć, ponieważ Władysław Pietrzak nie opuścił od kilkudziesięciu lat żadnych zawodów żużlowych, które odbywały się na całym świecie, ale właśnie dzisiaj tutaj zabrakło go w Bydgoszczy i ogląda tą transmisję w telewizji. Pozdrawiam Pana, Panie Władysławie. Jeszcze raz, wyścig 22. Greg Hancock, kask czerwony, Tony Rickardsson, kask biały. Na Tonim Rickardssonie spoczywa w tej chwili, oczywiście także na Hancocku, ale mówię tu o tym, bo większe było oczekiwania, słyszeliśmy to w rozmowie z sympatycznym Szwedem. Spoczywa ciężar wywalczenia trzeciego miejsca w finale drużynowych mistrzostw świata. Hancock, ale chyba teraz tym manewrem oszuka Tony Rickardsson, ale nie. Greg Hancock odparł ten atak, jest na pierwszej pozycji, prowadzi, prawa biją mu kibice Bydgoszczy, prowadzi przed Tonim Rickardssonem i to. I teraz zobaczymy, czy zdoła utrzymać tą pozycję, bo Tony Rickardsson nie jest za daleko, jest na tyle, chociaż właściwie, proszę Państwa, chyba już nie na tyle, aby dogonić kowboja z Kalifornii. Tony Rickardsson chyba trochę wypalił się w tym sezonie. Jak mówię, dwa poważne upadki, całe szczęście bez kontuzji. Może jest trochę już tym sezonem zmęczony, ale i tak właściwie dzisiaj można powiedzieć wypełnił swoje zadanie. Amerykanie zdobywają brązowy medal, bo oto zwycięża Greg Hancock przed Tonym Rickardssonem. A więc jednak zdobywcą złotego medalu z zeszłego roku z Brockstedt nie udało się obronić tytułu ani znaleźć się w pierwszej trójce. Proszę Państwa, ostatni wyścig finału drużynowych mistrzostw świata. Cóż, doskonale spisali się Duńczycy. Widzieliśmy wspaniałą jazdę Hansa Nielsena i Domigo Knudsena, który kurtuazyjnie oddawał te pierwsze skrzypce Hansowi Nielsenowi, aczkolwiek chyba dzisiaj byłby w stanie rywalizować z nim jak równy z równy, bo jak już wspomniałem w czasie mojej relacji, Tomi Knudsen znajduje się ostatnio w wybornej formie. Polacy. No, słyszeliśmy już, proszę Państwa, na ten temat wszystko od trenera kadry Mariana Spychały, od pana Władysława Goloba, od Jacka Goloba. Nie było wypowiedzi, zabrakło nam Tomasza Goloba. Być może zgodzi się jeszcze powiedzieć parę słów do kamer telewizji Polsat. Tomasz na swoim poziomie, Jacek i Rafał chyba zawiedli, aczkolwiek no, Rafał mało miał możliwości wykazania się. Amerykanie na przyzwoitym poziomie, trzecie miejsce, chyba w zupełności satysfakcjonuje ten zespół.